Dzisiaj zrobimy czapkę ściągaczem 1 na 1. To najprostszy sposób, z którym poradzi sobie nawet ten, kto pierwszy raz wziął do ręki druty. Z Wami Ludmiła i kanał Życie na Wsi. Zaczniemy z tego, że zrobimy sobie wzorzec do rozliczenia, ile oczek nam potrzebne będzie na naszą czapkę. Więc nabieramy na druty ilość oczek dwa razy mniejsza od tej, którą mamy zamiar nabierać. Na przykład, jeśli nam potrzebny jest wzorzec na 20 oczek, no to nabieramy 10. Końcówka włóczki na siebie. Trzeba starać się oczywiście nabierać równo, ale nawet jeśli czasem zdarzy się jakaś taka większe oczko, większa pętelka, to potem podczas wyrabiania kolejnych rzędów ona się wyrówna. Zaczynamy przerabiać pierwszy rządek. Bierzemy nić, która idzie od kłębka. Pierwsze oczko przerabiamy na lewo. Drugie nie będziemy przerabiać od razu, tylko bierzemy włóczkę pod naszym rządkiem i zostawiamy jako narzut na drutach. Kolejna przerabia się na lewo i znów nitka spod rządka. Znów oczko na lewo i nitka spod rządka. Oczko lewe, nitka spod rządka. I tak będziemy przerabiać do końca. Trzeba zauważyć, że taki sposób nabierania oczek bardzo mocno ściąga kraj. Więc jeśli chcecie, żeby kraj był szeroki, rozciągliwy, to taki sposób nabierania oczek nam pasował nie będzie. Inaczej po prostu czapkę nie naciągniemy na głowę. To pójdzie na górę czapki, tam gdzie my ściągniemy z góry na czubku, więc to nam nie będzie przeszkadzać. I tak, przerabiamy kolejny rządek. Znów zdejmujemy jedną. Pierwsze oczko zdejmujemy, drugie, które było wyciągnięte u nas spod rządka, przerabiamy na lewo. Kolejne prawe. I znów to, które było wyciągnięte lewo, to, które było w tamtym rzędzie u nas było jako lewe, ono jest prawe. Trzeba uważać, że ono patrzy twarzą na nas, czyli jest prawe. Kolejne jest od nas jakby odwrócony, więc to będzie oczko lewe. I znów twarzem obrócone do nas, prawe, odwrócone od nas, lewe. Prawe oczko ma nić za sobą, czyli u siebie za plecami, twarzą do nas, plecami do nici. Natomiast oczko lewe, to tak, żeby zapamiętać, oczko lewe jest obrócone plecami do nas i ma nić u siebie za plecami, czyli pomiędzy nim a nami. Przerabiamy tak rządek do końca. Prawe, lewe. Prawe oczko
lewe oczko i znów prawe oczko, lewe oczko. No i tu już dobrze widać, jaki u nas ten kraj wychodzi, taki schludny, równy, prawie fabryczny, ale mocno ściągnięty, więc taki kraj będzie dobry na przykład na mankietach. No i dalej będziemy przerabiać według wzoru, tak samo jak w poprzednim rzędzie. Pierwsze oczko zdejmujemy, prawe, lewe, prawe, lewe i znów prawe obrócone do nas twarzą, lewe odwrócone do nas plecami i tak do końca. Teraz będziemy wyliczać ilość potrzebnych oczek. Bierzemy kwadrat 10 na 10 cm i będziemy liczyć, ile u nas oczek i rzędów jest w 10 cm. I tak, teraz liczymy rzędy. I tak, w 10 cm mamy 22 rzędy. Czyli zapisujemy 22 rzędy w 10 cm. Teraz mierzymy. Ile oczek w 10 cm. I tak, bierzemy znowuże w linijku, liczymy i u nas wychodzi tu w moim wzorcu wychodzi 12 oczek na 10 cm. No i teraz wyliczymy, ile nam trzeba nabierać oczek dla swojej czapki. Przykładowo, mamy 56 rozmiar, czyli obwód głowy mamy 56 cm. Teraz będziemy wyliczać, ile nam oczek trzeba nabrać, żeby mieć nam te 56 cm. Chociaż zazwyczaj trzeba odjąć 2-3 cm po to, żeby czapka siedziała dość ciasno na głowie, nie spadała nam na oczy. Czyli zostaje nam 53-54 cm. No i teraz zwykle takie równanie matematyczne. 12 oczek mnożymy na 53, dzielimy na 10. No i teraz tak, 12 mnożymy na 5,3. Wychodzi nam 63 i trochę oczek. Bierzemy na przykład 63. To tyle oczek będzie miało nasze płótno. Ale teraz nabierać my będziemy dwa razy mniej. Czyli 31-32 oczka. Nabieramy na druty 31-32 oczka i potem pomiędzy nimi w pierwszym rzędzie nabierzemy jeszcze tyle samo. I tak, tu mam nabrane 32 oczka i w pierwszym rzędzie pomiędzy nimi nabrałam jeszcze 31. I mam 63 oczka na drutach. Przerobiłam tu już dwa rzędy. Widać, jaki jest równy kraj. I teraz będziemy wyliczać, ile rzędów nam trzeba przerobić, żeby wyszła potrzebna nam długość czapki. Na przykład, jeśli trzeba 35 cm, to mnożymy nasze 22 rzędy na 3,5. Czyli 35 dzielone na 10. Wychodzi nam 72 rzędy, ale to w każdej chwili możemy skorygować w trakcie, przemierzając sobie na głowę wydzierganą dzianinę. A o tym, co i jak będziemy robić dalej, ja opowiem w drugiej części filmu.